Cześć, witam wszystkich, tu Kamila. Dzisiaj nie pokażę Wam żadnego albumu, ale pokażę Wam moje ostatnie zakupy. Ja z tym filmikiem troszeczkę się zbierałam, trochę ociągałam, bo zawsze wydawało mi się, że trochę mam za mało Wam do pokazania, że filmik może być nieciekawy, aż w końcu zebrałam tyle wszystkiego z ponad miesiąca, że no przygotujcie się na troszeczkę dłuższy film, także zapraszam na kawę. I zacznę może od tych wykrojników, które tutaj widzicie. Ja te wykrojniki kupowałam w promocji w sklepie Scrap Passia i to było jeszcze w grudniu. Oprócz tego to są wykrojniki z Marianne Design i one mają wszystkie taką cechę wspólną, że są ozdobione taką koroneczką. To jest taki border, ja go na razie tylko używałam, żeby go wypróbować, i wycina w ten sposób taką ładną koroneczkę. I w tym samym stylu następny wykrojnik, taki owal. I tutaj też zawsze wycinam sobie na próbę, więc tym wykrojnikiem wytniemy takie tło. Taką rameczkę pustą albo pełną w środku. No jak zrobimy ją pustą w środku, to zostanie nam jeszcze taka wąziutka, owalna rameczka. No też można w jakiś sposób wykorzystać. I kolejny z tej samej serii. Ten kupowałam bodajże na strychu. To jest ten okrągły wykrojnik, który może widzieliście już w użyciu w moim przedostatnim albumie, w tym albumie dla małej dziewczynki, gdzie użyłam go na okładce do zdobienia shakera. Tutaj sobie już nie wycięłam, gdzieś mi zginęły te próbne wykrojniki i też można wyciąć nim takie duże tło, serweteczkę, która będzie w środku miała okrągły otwór i dodatkowo jeszcze taki okrąg i taką imitującą sznurek kokardę. Jeżeli ktoś byłby ciekaw, jakie wymiary mają te wykrojniki, to tutaj ta wewnętrzna serwetka ma jakieś 4,3 cala. Minimalnie więcej niż 4,3 cala. Natomiast ten największy wykrojnik ma 5 cali. Natomiast ten owalny serwetka ma prawie 5 cali na troszeczkę więcej niż, no prawie 4,1 cala, a ten największy element to będzie około troszeczkę więcej niż 5,1 cala na 4,3 cala. I wtedy to było jeszcze okres przedświąteczny, troszeczkę to temu było. Kupiłam jeszcze taką gwiazdkę, ale ona też mi się na pewno przyda, zestaw właściwie gwiazdek, które mi się też przydadzą pewnie w jakichś projektach, albumach dziecięcych, gdzie często taki element właśnie, taki motyw gwiazdek się powtarza. Można też fajny shaker z tego zrobić. I tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem elementów z taką śnieżynką w środku, która wygląda tak. I po kolei te wykrojniki, te gwiazdeczki mają od najmniejszej do największej. Ta przedostatnia ma jeszcze ozdobny brzeg. I to jest ta największa. I największa będzie miała prawie 5 cali, 4,7 cala, oczywiście na 4,7 cala, bo to jest taka gwiazdka z równymi ramionami. Dobrze. I w gratisie wtedy jeszcze przy zakupach dostałam ten wykrojniczek z Craft & Dio, takie fajne rękawiczki. Niestety jeszcze już nie zdążyłam w tym roku wykorzystać ich do projektów żadnych świątecznych. A to jest bardzo ładny wykrojnik. Dodatkowo jeszcze tutaj wycina taki wzorek śnieżynek, bardzo ładny. To jest wzór z zeszłego roku. Tutaj macie pokazane jeszcze pozostałe wzory tych wykrojników. One są bardzo fajne, podobają mi się. I tutaj chyba jeszcze, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba kupowałam... Ja tu kupowałam? Chyba na strychu. Kupiłam z Sizzixa zestaw takich wykrojników, z których można wyciąć albo taką ozdobną trójwymiarową bombkę, albo taką niedużą kulę, tą śniegową. Ja sobie na próbę oczywiście wycięłam. Z jednej strony jest ta kula. Tutaj mamy wykrojnik wycinający podstawę, całą tą kulę, czyli ten okrągły wykrojniczek, to trzymadełko i taką niedużą kokardkę. Mam nadzieję, że coś widzicie. I tutaj mamy właśnie wykrojniki, które tworzą tą trójwymiarową ozdobę, czyli takie ażurowe elementy, takie ażurowe skrzydełka. Tutaj wewnątrz tworzy się coś w rodzaju takiej właśnie śnieżynki.
To też do wykorzystania dopiero w przyszłym roku, ponieważ w tym roku już nie zdążyłam tego wykorzystać. Dobrze, robimy miejsce na kolejne zakupy. Co by Wam teraz pokazać? Może pokażę Wam ostatnie zakupy z nastrychu. Też już chwilę temu robione. Dobrze, zaczniemy tutaj od tego narzędzia, tej kości do bigowania Stonic Studios. Miałam ochotę na to narzędzie już od jakiegoś czasu. Troszeczkę mnie cena powstrzymywała, bo to jest ponad 20 zł za coś takiego. I czy jestem zadowolona? Na początku nie byłam w ogóle zadowolona i troszeczkę żałowałam tego zakupu. Głównie dlatego, że byłam przyzwyczajona do tej kości, którą chyba mają wszyscy znają. Chyba z DP Craftu ona była. Do tej plastikowej, takiej różowej, która jest dosyć gruba, fajnie się ją trzyma. Ta kość jest dosyć cienka, giętka i ma ostro zakończone tutaj brzegi. No, te ostro zakończone brzegi przydają się, jak wykładzamy sobie bazę przy robieniu okładki do albumu, kiedy zaginamy okładkę względem grzbietu. To się fajnie sprawdza. Nie wiem, jakie oczekiwania miałam względem tego metalowej końcówki. Wydaje mi się, że bardziej robi ślady na papierze niż ta zwykła plastikowa kość. No to także już jako taki gadżet niekoniecznie potrzebny, ale mam do zestawu moich pozostałych narzędzi Stonic Studio. Tam mam jeszcze nożyk, mam mój ulubiony szpikulec. No, przyda się tak zwany. Tutaj oczywiście moje ulubione taśmy. Jak kupowałam, to chyba brałam 6 sztuk, 3 już zużyłam w niecały miesiąc. To są te taśmy żółte Smart. One mają grubość chyba 3/8. Tak, 3/8 cala. Ich właśnie najczęściej używam. Tutaj mam resztki zamówienia jeszcze, które robiłam pod album dla dziewczynki z kolekcji Indiana. Ponieważ w skład tych zakupów wchodziło jeszcze troszeczkę więcej rzeczy, ale już je zdążyłam zużyć w międzyczasie, zanim nagrałam ten filmik. Tutaj dobrałam sobie jeszcze trzy takie tekturki. Łapacz snów w kształcie serduszka, łapacz snów w kształcie księżyca i piórka. Nie zużyłam ich, przydadzą mi się do jakichś innych projektów, może jakieś kartki. Bardzo fajnie shaker można z tego zrobić, widzieliście na okładce ostatniego mojego albumu. Robiłam właśnie shaker i na który nakleiłam jeszcze tekturkę, tylko ona była okrągła, taka z sówką. Tutaj mamy jeszcze też wykorzystane w tamtym projekcie wstążeczki, te vintage'owe. Ja pytałam się Was, gdzie je kupić. Kupiłam je w końcu na strychu, właśnie przy okazji tego, że robiłam inne zakupy. I to są właśnie tych 5 kolorów, które sobie wybrałam. To jest opakowanie. Tutaj mamy, obiecałam sobie, że zdejmę wszystkie folie, żeby Wam nie szeleścić. Tutaj jest folia acetatowa, której też już zużyłam prawie całą opakowanie. Zostało mi chyba tutaj 2 albo 1 arkusz. Bardzo często z niej korzystam i bardzo lubię. I tutaj też wykorzystałam w promocji wykrojniki z Marianne Design. I tutaj są takie kwadraty z takimi postrzępionymi brzegami. I największy z tych kwadratów ma 3,5 cala, a najmniejszy ma 7/8 cala. Myślę, że fajnie się sprawdzą też w boksach, właśnie w tym celu też je kupiłam. I tutaj jeszcze wykrojniczek, który widzieliście też w albumie Indiana, jego wykorzystywałam przy shakerach, który wycina od wewnątrz takie właśnie ażurowo ozdobione okienko. Tego mniejszego jeszcze nie wypróbowałam, ale ten mi się fajnie sprawdził. I przy okazji tych zamówień wzięłam sobie też najnowsze papiery z piątku 13. A to zamówienie robiłam też jeszcze w grudniu. Jak one od razu wyszły, potrzebowałam taśmy, bo mi się skończyły. No i oczywiście wzięłam sobie te papiery. Na pewno już je widzieliście, kilka osób już je pokazywało. Ja zastanawiam się właśnie, czy dokupić jeszcze mniejszy bloczek, albo jeszcze jeden większy i zrobić jakiś większy album, czy po prostu pokombinować i spróbować jednak zrobić album z jednego bloczka dużego. Zobaczymy. Do tego oczywiście dobrałam sobie też naklejki. Naklejki z napisami i takie naklejki okrągłe. One fajnie się sprawdzają przy trzymadełkach przeróżnych do mat na zdjęcia. I kolejna z tych nowych
po prostu jak zobaczyłam zapowiedź tej kolekcji, stwierdziłam, że muszę ją mieć i przebierałam nogami, sprawdzałam ciągle, czy ona już jest, czy ona już jest. A wszystko przez te chrząszczyki, te robaczki. Są piękne i bardzo nietypowe. Tutaj elementy do wycięcia. I też właśnie zastanawiam się, czy zrobić mały album, czy duży album. No te papiery są cudowne. Widziałam już je w pracach, dziewczyny już pokazują pracę z tymi papierami, głównie kartki. Ja postaram się zrobić z tego album na zdjęcia, ponieważ kartek robi bardzo mało, chociaż już zaczęłam się troszeczkę ćwiczyć w robieniu kartek. Zobaczymy, jak mi to będzie wychodziło. Jak mi coś wyjdzie, to Wam pokażę. I do tego też mam jeszcze naklejki. Naklejki z napisami. I tutaj chyba się pomyliłam, wzięłam dwa arkusze tych naklejek okrągłych. I dodatkowo sobie jeszcze dobrałam do tego te arkusze z kartami do wycięcia, bo zawsze ich jest mało, a ten wzór z drugiej strony się też przydaje i szkoda go pociąć, żeby zniszczyć te karty. Tutaj z tej kolekcji When You First Met jeszcze dodatkowe elementy do wycięcia i z New Moon te super chrząszczyki, które były na następnej stronie okładki. Tutaj jeszcze dodatkowy wzór taki, w takim brudnym różu z zacikami. Piękne papiery, mam nadzieję, że coś fajnego też mi z nich wyjdzie. I jeszcze w grudniu robiłam zakupy w Lemon Craftcie. Papiery oczywiście już zużyłam, kupowałam papiery z Craft O'Clock na chłopięce albumy. Takie na sprężynie, dlatego Wam ich już nie pokazywałam. Zrobiłam ich kilka jeszcze przed świętami. I przy okazji wzięłam sobie takie media, których w ogóle nie mam, ale tak wzięłam je na spróbowanie, no, ze względu głównie chyba na korzystne ceny. To jest z fabryki Tykoru pasta modelująca, ona kosztowała 10 zł, jest jej tutaj 150 ml. Jest w kolorze białym, ale tutaj producent, widzę na etykiecie, opisał, że ten kolor jest biały albo jasno-szary i rzeczywiście nie jest taka czysto biała po wyschnięciu, tylko taka szarawa. No co on tutaj jeszcze wypisywał? Jest to pasta na bazie wody z proszkiem marmurowym do wykorzystania na przeróżnych powierzchniach. Można ją łatwo barwić. Jest elastyczna, nie pęka i po wyschnięciu także można ją malować. Na razie użyłam jej raz. Nie mam porównania, trudno mi jest ją ocenić. Także no, po prostu jest niedroga. Tutaj kupiłam sobie jeszcze taki, nazywa się to akrylowy żel strukturalny, Crystal Pearls. I tak naprawdę to jest według mnie taki klej, taka zawiesina kleju i mikrokulek. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Wstanę, zobaczę sobie, bo światło mam tak dziwnie ustawione. Tutaj może na wieczku troszkę. To są takie, mi to przypomina kawior. To są takie właśnie drobniutkie szklane mikrokulki zawieszone w białym akrylowym żelu, takim kleju. I po wyschnięciu ten klej staje się przeźroczysty. A kuleczki nam się tak ładnie mienią. Takie drobniutkie mikrokuleczki trzymają się bardzo mocno, nie sposób ich oderwać. I tutaj mamy jeszcze próbki tych dwóch preparatów, które kupiłam. To są takie farbki. W zasadzie Shimmer Paint w kolorze Shabby Blue i w kolorze Shabby Rose. Głównie z przeznaczeniem do projektów dziecięcych albo przede wszystkim, żeby po prostu je wypróbować. I to są takie farbki z brokatem, błękitna i różowa. One były po 5,50, natomiast cena tego to jest 7 zł. I te preparaty też były w innych kolorach, kuleczki były takie opalizujące bodajże i błękitne. Nie chcę Was wprowadzać w błąd, musicie zajrzeć sobie do sklepu Lemon Craft, ewentualnie w sklepiku Gosi, też możecie tego poszukać. I te farbki wyglądają tak po użyciu, po namalowaniu, zamalowaniu nimi białej powierzchni. Nie osypują się, też dobrze się trzymają papieru. No, brokat prawie nie zostaje na palcach, także bardzo fajne. I też widzę, że zastygają, zostaje warstwa tego brokatu, natomiast cała ta farbka, w której ten brokat się unosi, staje się przeźroczysta. I to są te media, które kupiłam w Lemon Craftcie. Odłożymy je tutaj. A teraz Wam pokażę jeszcze troszeczkę Ekszona.
wszystko. Widzę, że nie wzięłam sobie wszystkiego. I tak, mamy tutaj dwa takie kleje w pisaku. Nie wypróbowałam ich jeszcze, widzicie, są zamknięte, ale widzę, że... A może je otworzę po prostu. Nie będziemy ich wypróbowywać w tym razie. Widzę, że one nie tylko różnią się kolorem, ale chyba też grubością końcówki. Od razu przepraszam za hałasy. I tak, to jest na bazie wody. Klej do różnych powierzchni. I tutaj końcóweczka jest taka cieńsza. A w tym różowym, zgodnie z rysunkiem, o, będzie taka troszeczkę grubsza. Zobaczymy, czy będzie się sprawdzał na przykład do przyklejania brokatu. I ostatnio też znalazłam w Actionie takie zestawy rabonców. To są złote napisy na różne okazje. Tutaj takie kolorowe kwiatki i różne wzorki. Tutaj mamy akurat cyferki i jeszcze trochę napisów. Do tego dołączyli patyczek, żeby sobie to fajnie wdrapać. Też jeszcze tego nie otwierałam, nie wypróbowywałam. Tutaj różne obrazki i alfabet. Nazwy dni tygodnia, troszeczkę cyferek. A tutaj kaktusy. Takie kolorowe obrazki z kaktusami, flamingami, rower, czyli takie bardzo na czasie. Lamy tylko brakuje. I tutaj takie fajne też złote grafiki. No ciekawa jestem, jak się to będzie fajnie, czy to będzie się dobrze właśnie na papier nanosiło. Muszę to wypróbować. A tutaj mam jeszcze szana zestaw. Zestaw bardzo różnokolorowych, błyszczących cekinków. Pojemniczek na te cekiny też jest zekszone. Ja go tylko sobie tutaj klejem na gorąco uzupełniłam o te dodatkowe tutaj przegródki. Klejem na gorąco i kawałkami folii acetatowej. To jest odzysku z jakiegoś opakowania, dlatego ona jest taka fajna, gruba, sztywna. Na razie mi się to trzyma. Niezbyt estetycznie może to wygląda, ale się na razie trzyma. O, złoty mi się tam gdzieś wmieszał. I kupiłam sobie taki zestaw właśnie niebieskich, czarny, biały, srebrny i taki stalowy i taki brąz, stare złoto i takie żółte złoto. I gdzieś miałam właśnie jeszcze różowe, żeby Wam pokazać, jak oryginalnie to wygląda. Poczekajcie momencie, że sobie tutaj sięgnę. O, jest. Jest w mojej szafie. I oryginalnie wygląda to w ten sposób, a cena to była chyba trochę powyżej 3 zł. Ja sobie to po prostu przesypałam do tego pojemniczka, żeby mi to było łatwiej przechowywać. I zostały mi jeszcze te różowe. Muszę kolejny pojemniczek sobie jeszcze dokupić. Jeżeli jesteśmy przy cekinach, to jeszcze chciałam Wam polecić takie konfetti, które kupiłam w Empiku. Też jeszcze w tym okresie świątecznym. I to są w kolorach takich złoto-srebrnych. Tutaj mamy takie białe, mieniące się gwiazdeczki i serduszka. Też fajnie się przydają do shakerów, bo są takie drobne i płaskie, no bo to jest konfetti, niezwykły cekin. I w związku ze świętami chciałam jeszcze pochwalić się i pokazać, co dostałam od Marcysi z kanału Marcydzieło. I bardzo jej za to podziękować. To miał być w zasadzie prezent nieświąteczny, a urodzinowy. Ja urodziny miałam w październiku, ale tak się złożyło, że Marcysia mi to przysłała przed świętami, tak jeszcze troszeczkę. I dlatego takie tutaj są właśnie elementy świąteczne, bożonarodzeniowe. Marcysia, bardzo Ci dziękuję. Przepraszam, że troszeczkę to trwało, zanim to pokazałam, zanim Ci mogę to, za to podziękować. I tutaj otrzymałam taką ozdobę, chyba techniką dekupażu robioną. To jest takie serduszko styropianowe ozdobiane. Tutaj Marcysia zrobiła dla mnie taką malutką karteczkę, taką zawieszkę. W środku mamy życzenia świąteczne. Ona sobie wisiała tutaj u mnie nad biurkiem. Teraz już ozdoby świąteczne sprzątnęłam, więc będę przechowywała to w pudełku właśnie z kartkami. I dostałam jeszcze papierowe różyczki, niektórych już używałam. Gdzie ja to mam odkładać? O, może tutaj. Dostałam też twin markery z Actiona, środki takie metalowe do kwiatów, których też bardzo lubię używać. Takie suszone szyszeczki. Takie, nie wiem, chyba to też szyszki są z jakiegoś drzewa, nie znam się zupełnie na tym. Takie drewniane etykietki. Kosteczki 3D z Actiona w trzech różnych grubościach. Też ich używam, tylko pamiętajcie, żeby wzmacniać dodatkowo klejem,
nakładać kropelkę kleju i dopiero tę kosteczkę. Właśnie jeżeli o kleju mowa, no to jeszcze niezawodny magic. I taka super ekstra wiosenna, kolorowa kolekcja z Lemoncrafta Fresh Summer. Na pewno wszyscy ją widzieliście, ma niesamowite, soczyste, energetyczne kolory. Postaram się ją wykorzystać może właśnie na wiosnę albo do jakiegoś projektu wielkanocnego. I większa kolekcja 30x30. Rzeczywiście te kolory są takie ostre, aż rażące. Także to będzie wyzwanie, żeby stworzyć z tego, nie wiem, kartkę, albumik. Zobaczymy, bo tutaj mamy chyba 3 sztuki z tego samego papieru. I 6 wzór. Tak szybciutko Wam pokazuję, bo na pewno już te kolekcje widzieliście. I jeżeli już mowa o świętach i o prezentach, to chciałam się jeszcze pochwalić i podziękować Marcie. Marta prowadzi na Facebooku stronę Made by Lulu, od której dostałam taką przepiękną, przecudowną świąteczną kartkę w kształcie drzwi z wianuszkiem. Tutaj wiszą szyszeczki, dzwonki, ręcznie robione kwiaty poinsencji. I w środku oczywiście piękne życzenia dla mnie i dla całej mojej rodziny. Marta, dziękuję jeszcze raz bardzo. I co jeszcze? I jeszcze ostatnie zakupy. Troszeczkę tego było, a właściwie to przedostatnie. Przedostatnie moje zakupy z Zielonych Kotów. I w Zielonych Kotach zaopatrzyłam się praktycznie w takie rzeczy, które mi się już pokończyły. Pokończyły mi się na pewno nity, więc kupiłam nity z We Are Memory Keepers. Na pewno idealnie będą się nadawały do Crocodile'a. Chyba źle sobie wybrałam kolory z tego, co teraz właśnie widzę. Miałam wybrać ciepłe, metaliczne kolory, wybrałam zimne, metaliczne kolory. Gdzieś tutaj jeszcze były, o, białe. Białe były tylko w tej wersji z tymi kółeczkami, które zabezpieczają tutaj te nit od tyłu, także on tak ładnie wygląda. Jeszcze ich nie używałam. Zobaczymy, wypróbuję. Na pewno będzie on wyglądać estetyczniej niż te zwykłe. Co tutaj mamy jeszcze? A, tutaj kupiłam sobie jeszcze Distressa małego w kolorze Antiklinen. To jest taki jasny beż. Myślę o barwieniu kwiatków z Famiranu. Tutaj też na wypróbowanie tusz z Memento Summer Sky, też właśnie z myślą o kwiatkach. Muszę go wypróbować i nie wiem, czy po prostu do kwiatków nie będę kupowała właśnie tych tuszy Memento zamiast Distressów. A tutaj mamy gratis, odznaczone od gratisu. Dziękuję bardzo Zielonym Kotom, które są zawsze niezawodne i dołączają do paczki gratisiki. A tutaj taki ładny wiosenny zestaw, bardzo fajnie pomyślany. Famiran, i będzie to chyba Famiran jedwabny, z którym jeszcze nie pracowałam, ale tak mi się wydaje, bo on pod wpływem dotyku od razu się staje cieniutki i taki plastyczny. Idealny na listki, taka żywa, jasna pistacjowa zieleń i do tego też kolorystycznie, tak fajnie wiosennie dobrane pręciki do kwiatków. Taka przywieszka metalowa z króliczkiem i oczywiście łapki z napisem handmade, które Zielone Koty bardzo często dołączają do zamówień. Tutaj sobie kupiłam jeszcze wycinanki, takie tekturki z napisem miłość i z serduszkiem i gałązkami. To do następnego mojego projektu, bo będę robić album ślubny. Tutaj mamy z wycinanki kielich 3D, no jeszcze nie poskładany, także ciężko zobaczyć, jak on będzie wyglądał. Złożony już do boksów. Tutaj taka wielka paka z Nidalu, myślałam, że będzie troszeczkę mniejsza, ale jest taka wielka, no ciężko będzie ją całą wykorzystać, ale chciałam po prostu spróbować przy robieniu jakichś kartek. Tutaj też tak na próbę, o, magnesy, kupiłam sobie takie szczypczyki, bocianki zagięte, głównie z myślą o zaciskaniu narożników na albumach. Zobaczymy się, jak się sprawdzą, jeszcze ich nie próbowałam. Jeżeli mowa o narożnikach, to tutaj mam narożniki w kolorze brązu. Bardzo fajnie wyglądają, ja ich używałam. Ja ich chyba używałam w tym albumie Dear Diary. Bardzo ładnie wyglądają. Oczywiście duży zapas folii acetatowej, odbija się światło, także szybciutko ją zabieram. Tutaj mam arkusz pianki do wykrojników. Mam niektóre takie wykrojniki, które dosyć opornie wychodzą z skrapek, dosyć opornie wychodzi z tego wykrojnika, także
Ta pianka służy do tego, żeby ten wykrojnik wypełnić i żeby ona wypychała nam łatwiej skrapek z tego wykrojnika. Tutaj jeszcze mamy pałeczki kleju na gorąco. Myślałam po prostu o zmianie tego kleju, bo miałam klej kupowany w Tigerze. Używam tego pistolecika małego z tą wąziutką końcówką z Castoramem. Chciałam zobaczyć, czy ten będzie troszeczkę mniej ciekł i mniej zapychał może ten pistolecik, ale to już jest chyba wina pistoletu do kleju, że on mi się po prostu tak strasznie zapycha. Klej jest bardzo fajny, przejrzysty, duże laseczki, także nie trzeba ciągle ich dokładać. No tutaj oczywiście zamówiłam za mało magnesów. Zawsze zamawiam magnesy w Zielonych Kotach. Często mnie pytacie właśnie o to, gdzie zamawiam magnesy, gdzie kupuję magnesy. Kupuję w Zielonych Kotach i to są magnesy rozmiaru, przepraszam za szeleszczenie tej folii. Muszę sobie przypomnieć, chyba mają 6 mm. Linieczka z milimetrami jest tutaj. Tak, 6 mm i grubość 1 mm. I one mi się dosyć fajnie sprawdzają, dosyć są mocne. Także takich używam. I zanim przejdziemy do papierów, to Wam jeszcze pokażę mój ulubiony klej do wszystkiego. To jest taki klej ostatniej szansy do zadań specjalnych. Art Glitter Glue tak zwany. Mam go już dosyć długo, taką buteleczkę z końcówką właściwie już tego kleju. I tutaj mam do niego tę precyzyjną końcóweczkę, taką jak wołówku automatycznym i oczywiście szpilkę. A żeby szpilka mi się nie gubiła, no to jest taki kwiatek z foamieramu, niezbyt taki moje pierwsze próby z kwiatkami, które podejmowałam, po prostu wbiłam szpilkę w niego i jeżeli gdzieś go tam rzucę, to wiem, że tam szpilka jest, nie muszę jej szukać. Także ten klej polecam, naprawdę używam go do naklejania narożników na albumy i przy washpapie, jeżeli nie chcę mi po prostu złapać magikiem albo jakimś innym klejem. A tym innym klejem to jest najczęściej u mnie Alin Stacky Glue, tutaj kupiłam sobie taką dużą butelkę, ale tak na co dzień używam tej mniejszej, po prostu sobie przelewam, bo można ją postawić. Można ją postawić i ten klej jest zawsze gotowy do pracy. Czyli zawsze jest na dole przy tym dzióbku, nie trzeba go strząsać. Jest to klej bardzo gęsty. Wydaje mi się, że jest gęstszy od Magica i troszeczkę wolniej od niego łapie, troszeczkę wolniej zasycha, więc jest więcej czasu na manewrowanie jeszcze jakimś przyklejanym elementem niż w przypadku stosowania Magica. I tutaj dokupiłam sobie jeszcze w Zielonych Kotach kolekcję z Mintai by Carola, z tych starszych kolekcji, bo teraz już wyszły nowe, których jeszcze nie mam, ale będę je zamawiać, bo są przepiękne jak zwykle. I tutaj zamówiłam kolekcję Secret Place, głównie z myślą o takim albumie w miękkiej okładce materiałowej, ponieważ kiedyś przeglądałam sklepy właśnie z materiałami i tam rzucił mi się w oczy materiał, który ma prawie identyczny wzór jak ten papier. Na tamtym materiale są te kwiaty, bardziej chyba przypominają róże, ale jest ten materiał bardzo podobny. O, chyba ten, tak, to jest ten wzór. To jest właśnie ten wzór. Te listki i te kwiaty róż w różnych odcieniach można takie materiały kupić i między innymi właśnie różowe róże z zielonymi listkami. Więc kupiłam tę kolekcję z myślą o takim miękkim albumie w stylu, jak to nazywam, ukraińskim. Jeżeli znajdę czas, to oczywiście go zrobię. Na razie skupiam się nad zamówieniami i tutaj mam właśnie kupione pod zamówienie całą kolekcję, cały zestaw tutaj kolekcji z Lemon Crafta Forget Me Not, czyli nie zapomnij mnie. Będę robiła ponownie z tej kolekcji album ślubny. Tu mamy zestaw papierów bazowych i dwa zestawy papierów tych ozdobnych. Myślę, że powinno mi to wystarczyć na cały album. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, tutaj wybrałam sobie jeszcze z Mintaja zestawy elementów do wycięcia, arkusze elementów do wycięcia z kolekcji Bertson, ponieważ mam mały bloczek, który dostałam kiedyś od Asi wygraną w Kenley i jeszcze jest niewykorzystany. Myślę, że te elementy mi się fajnie do niego przydadzą. Z tyłu mamy takie białe groszki na mintowym tle. I tutaj do kolekcji Seventh Heaven, też z Mintai by Carola, elementy do wycięcia. Też mam kilka arkuszy tego papieru, a właściwie miałam, bo niedawno je pocięłam, które też dostałam gdzieś w jakimś gratisie. A nie, właściwie to były jako taka rekompensata za zbyt długie oczekiwanie na
rozpatrzenie reklamacji w jednym ze sklepów. I te elementy też mi się właśnie bardzo przydadzą. A ja tutaj jeszcze mamy arkusiki foamiranu też z zielonych kotów. Tutaj na próbę kupiłam biały foamiran jedwabny. I tutaj taki cielisty, zwykły foamiran grubości 1,6. O, złapał gdzieś kurz. I to wszystko. Ostatnio robiłam jeszcze jedne zakupy. Mam nadzieję, że dotrwaliście prawie do końca mojego filmu. Robiłam zakupy w Craft Corner. A tutaj już mogę Wam jedynie pokazać, co z tych zakupów zrobiłam. Kupiłam oczywiście niezawodne bazy z Goldbox i tekturki. Takie tekturki Kielis Hostian, to są tekturki ze skrapińca. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, że to był skrapiniec. I użyłam ich właśnie do zrobienia takich boksów. To są takie boksy pokazowe. Ja je wstawiam do takiego sklepiku tutaj niedaleko mnie, który się znajduje z upominkami. Niedługo je zaniosę właśnie. I tutaj ten wykonałam akurat z papierów z Actiona, z takiej starszej kolekcji. I to jest Digi Stempelek ze Small Wings Shop. Tutaj też ten ślubny boksik z taką tekturką młodej pary, też kupiony właśnie w Craft Corner. Napis jest z Lemoncraftu, moje ręcznie robione kwiatuszki, troszeczkę wykrojników z Craft Passion, trochę wykrojników, o klej widzę, się tu ciągnie, trochę wykrojników z Marian Design, które Wam już kiedyś pokazywałam, i papier też z Actiona. Te deseczki, które były niedawno w takim zestawie papierów dużych, a ten papier embosowany to jest z zeszłego roku, kupiony jeszcze w zeszłym roku. Moja róża z foamiranu zrobiona z wykrojnika Lady in Design Amelie Sieradzan, z której jestem bardzo dumna, ponieważ uważam, że mi wyszła chyba najlepiej jak do tej pory. I tu jeszcze dwa boksiki z papierów z zeszłorocznej kolekcji z laserowalowy Lily Flower. Tutaj mamy boksik komunijny dla dziewczynki. Tutaj są kwiaty już nie robione przeze mnie, to są gotowe kwiatki z Wild Orchid Crafts. I tutaj możecie zobaczyć, jak ten kielich zepsułam, to znaczy zepsułam tutaj ten jeden górny element, ale myślę, że też może być. I drugi boksik to jest boksik ślubny, też kwiaty robiłam z wykrojnika Lady Design, też z tej samej korekcji papierów, tylko użyłam tutaj takich bardziej stanowanych beżowych arkuszy i te digi stempelki też są ze Small Wings Shop. I znowu ta para młoda ze skrapińca tekturkowa. A kwiatuszki też z Wild Orchid Crafts to były zwykłe kremowe róże, które troszeczkę rozwinęłam i pokolorowałam farbkami akwarelowymi, żeby były podobne właśnie do tych kwiatków, które są tutaj na grafikach. I co? No i w tym filmiku udało mi się pokazać Wam dosyć dużo mojego i udało mi się jeszcze wcisnąć moje ostatnie prace. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. I to już wszystko, co mam Wam dzisiaj do pokazania w następnym filmiku. No już obiecuję, że to będzie filmik albumowy i do zobaczenia w